sake, czyli Shayavari, twoim zdaniem, czy nie? Nie znając ciebie, nie mając żadnych danych, tak bym dalej obstawiał, nie? Dalej byś tak obstawiał? Daj guzia! Daj guzia! Guzia! Nie no, zaczyna łączyć kropki. Shaya do mnie napisała, wyciskanie nadal aktualne. I co? I by napisała do mnie tak, gdyby nie miała w założeniach życiówki? Jak się tu widzisz? Jeszcze potencjalna. Cześć, wygleci ekipa WK z tej strony i dzisiaj jest z nami Shaya. Siema Shaya. Witam, witam. Rozjebana łapa, ale się przywitamy. Witacie się? Siema. Witajcie się. Witam. Shaya, nowiutki pas z Teksasu. Patrick Texas go robił. Powąchaj. Błyszczy się. Serio. Pachnie Teksasem, pachnie Teksasem. Dzisiaj on przyleciał do nas. Czuć. Zobacz, amerykańska krowa. Nie? Złota? A jak miała na imię? Tak, no. Suzy. A, szkoda Suzy. I... Ale dobra misja. I to jest dzisiaj do wygrania dla ciebie. No nie masz dużej konkurencji, bądźmy szczerzy, ale będzie duża odpowiedzialność. Będziesz musiała tego pasa bronić. Ale damy taki nawias tych poprzednich wyników, z poprzedniej tej, nie? Fajnie by żebyś było, miała więcej celi do więcej pokonania. Motywacji. A najwyższy wynik kobiecy na tamtej tabeli to był jaki? 45. Chyba 45 kilo. Przeszłam 50. Nikt nie przebił, no. No 50 dobra. Nikt nie przebił. Chyba najwyższa pora to zrobić. No 50 przebijesz, mi się wydaje. A jakbyście mieli właśnie strzelać, ile wycisnę? No to bez wyciskania twojego pozostałego. Myślę, że plus 50, ale tak zrobisz rozgrzewkę i będziemy strzelać. No ja myślę, że 60 pójdzie dzisiaj, bo się szykujesz do walk, więc nie maksymalizujesz trójboju. Ja po 40. Więc jakbyś maksymalizowała trójbój, to myślę, że byś miała wyniki 70. A tak dzisiaj dużo się ruszasz, nie jesteś taka, wiesz, zmasowana pod sztywna. Trójbój, więc 60 wyciśnie dzisiaj. Ja zostawiłem 6 dych rano, bo sobie machałem trochę na klatę. I tak zostawiłem, ktoś zdjął, nie wiem, ktoś chyba nie wierzy. Manifestowałem. Ja rozjebałoby, jakbyś 41 wzięła, wiesz, na rozdrzewkę. Nie? Dobra, a ty saker co uważasz, bo ja to słyszałam, ptaszki mi ćwierkały, no że tutaj jakieś nieprzyjemne rzeczy. Na to ważne, to czekałem na to. Wczoraj Sa, kiedy napisał, że nie przychodzi do pracy, żeby się podkurować. I myśleliśmy, że to podkładka pod to, że dzisiaj napiszę rano. Chłopaki, rozjebało mnie całkowicie. Nie, bo ty miałeś pierwszy raz na tym powiedzieć. Może myślałeś, że jestem dwa razy większa, czy coś. Nie wiem, czekaj, dalej, face to face zrobimy show. Dobra. Więc to było tak. Stop! Black Friday, kolejny raz na wkdzik.pl. Już nie wiem, który raz. Nie wiem, szósty raz, siódmy raz? Siódmy. Do 12 listopada, czyli do jutra, do godziny 24 jest tydzień drugi Black Friday. A ile jeszcze przed nami, to już wy wiecie lepiej niż my. To nie chodzi o to, że mówię, że ty kłamiesz. No i ja tak nie uważam. Nie chciałem. Ja też to tłumaczyłem już na odcinku. No. Tylko to było czysto, jak ty wyglądasz i uznaj to za komplement. Nie, ja to uznałam za komplement, żeby nie było sobie żarty robię, no nie? Żeby tutaj mam nadzieję, domyślam się i mam nadzieję, więc się cieszę. Ale tak, to jest komplement i wiesz, nie znając ciebie, nie mając żadnych danych, tak bym dalej obstawiał, nie? Dalej byś tak obstawiał? I szanuję. Bo często jest tak, że ludzie, wiesz, w internecie myślą, że jestem wielka i na przykład na żywo, jak nie widzą, to mówią, a myślą, że jesteś większa. Ale ja cię już widziałem. Nie ręką się nie witaliśmy, ale gdzieś... Albo to był jakiś korytarz, wiesz, widziałem cię na pewno, nie? I dalej mi to imponuje, więc wciąż szacun. W takim razie. To traktuję to jako komplement. Fajnie. Sojusz. Kolegór powiedział zupełnie inny saker się teraz załączy. Tak, więc chciałbym się oświadczyć. Co? Jakbyś się oświadczył na kartę, nie? Taki moment. Produkujesz się, najpierw produkujesz. Nieprawda, tak samo ale już mówiłem w tym odcinku, jak nagrywaliśmy drugi raz o tym. No saker, czyli Shayavari twoim zdaniem, czy nie? No uważam, że nie, bo jej wierzę. A, czyli jednak ale nie. Tylko dlatego. Jak bo ostatnio było 50-50. Jak miałbym oceniać postać w internecie, mówiłbym, że jest szansa, nie? Mhm. A właśnie, a co sądzisz, bo słyszeliśmy co nieco, nowa federacja jest, znaczy to nie jest nowa federacja, ale
w Polsce jest w WNBF. Z Mariuszem Czerniewiczem robimy ten projekt i czy byś nie chciała w którejś z edycji, bo teraz jest mało czasu, bo to już jest ten weekend, tak, ale tak, czy tak. W kolejnych edycjach skusiłabyś się na takie starty? Chętnie. Ogólnie ja już gadałam z Mariuszem wcześniej, parę miesięcy temu, kiedy jeszcze chyba nie było kolaboracji między wami i ja mu mówiłam, że ogólnie być może nawet w tej pierwszej bym chciała, ale wtedy jeszcze nie spodziewałam się, że tak zmiecie mnie szlaży robienie tej wagi do walki, bo ja tam zbijam z 8 czy 7-8 kilo, no i później ta waga bardzo szybko mi wróciła, więc stwierdziłam, że nie będę tego zbijała drugi raz na razie i na razie sobie dam spokój, ale ogólnie bardzo chętnie. Ogólnie od dawna już myślałam o zawodach sylwetkowych, więc bo to są zawody dla naturali, prawda? No, Mariusz mi trochę opowiadał, że tam na bazie jakichś tam testów i w ogóle, więc ogólnie bardzo chętnie. A kiedy planujecie drugą edycję? No prawdopodobnie będzie w podobnym okresie za rok, ale też... A jakby to były te wakacje? Ale też wakacje może... Następne. No, albo następne raczej. Tylko, że są takie plany, że albo może nie będziemy mówić. Będziemy albo jedną edycję robić, albo dwie w roku. No, okay. Jedna bardziej taka show, że wiesz, WNBF to jednak poważne zawody, bo to jest federacja na cały świat, a taki Sopot powiedzmy dla naturali, pas jakiś do zdobycia dla bardziej, naturala, wiesz, a nie puchar za pierwsze miejsce. Dla ludzi z YouTube'a bardziej, nie? No, zobaczymy. Jeszcze mam jedno ten, bo na kartce mam jeszcze pytanie właśnie, to od Sakera jest pytanie. Co sądzisz o właśnie wariografię przed tym? Zastanawiam się, na ile to jest miarodajne, no nie? No. Właśnie, jaką masz opinię o tym? Właśnie, bo ja totalnie nie wiem, jak to działa. No, nie interesowałam się. Jedynie co widziałam to, że jak pas z Zabielskim na konferencji robili wariograf i w sumie nic mi tam nie wyszło. Wyszło, że w sumie nie wiadomo. Wariograf działa tak, że masz, jakby jesteś podpięta, ileś parametrów ciała, potliwość, harta i tak dalej. Ziomek to analizuje, czy takie mikroskoki są, nie? Z tego sobie zdaję sprawę, ale pytanie, co dokładnie tu bada, nie? Jak się zdenerwujesz przy jakimś pytaniu, tak? Tak. Jaki jest odchył? Przy jakimś pytaniu. Tak, czyli masz masz pytania kontrolne, przy których nie masz odchylu i emocji, jeżeli szuka, prawda. Gdzie masz ten odchył, nie? A to może też zadziałać tak, że wiesz, ktoś się zestresuje, że się zestresuje i to się I tak napędzi. Wtedy jest nieważne badanie. Właśnie, że to nie jest tak, tylko oni na tyle dokładnie robią na początku takie proste pytania, żeby mieli dokładne te reakcje, że potem nawet już przy stresie wiedzą, kiedy tylko, jest ten stres. Jak ktoś oni chce, tak dojdą do każdy tego, jest w stanie wariografy zakłócić. Każdy. Po może prostu robiąc, spinając się, jakoś wywołując puls wyższy, każdy jest w stanie zaburzyć. Z pineską, nie? Jest popularna historia, że siedzieli na pinesce? Coś takiego, że w kieszeni jest pineska? Albo korek. Albo coś w tyłek trzeba sobie wstawić, też trzeba. No, ale co jest ciekawe w wariografie, co mnie na przykład przekonuje, to jest to, że... Bo na konferencji mówiłeś, Gimper, że mieli wariograf, czyli przy ludziach, tak? Oni mieli? Nie, badanie prywatnie, ale przynieśli wyniki. Okej, okay, ale to właśnie to w porze mieli, bo jak idziesz na zawody, i wiesz, że są ludzie z branży, którzy co nieco wiedzą i siedzisz w pokoju zamkniętym z tym gościem, który robi te badania i ty wiesz, że robi te badania, to nie jest taka prosta sprawa, że 100% osób ci jest w stanie oszukać wariograf, więc to spoko minimalizuje szanse. Mhm. I jeszcze wariograf... To nie przechodzi też. Tak, i też wariograf w połączeniu tak jakby z tym, co my widzimy i wiesz, tam są ludzie, co siedzą w tej branży, obserwują tych naturali, powiedzmy od, nie wiem, plus 10 lat, 20-30 lat niektórzy, no to nic lepszego nie da się zrobić moim zdaniem. I jeszcze dokończę, że warto, żeby ten wariograf był, niż żeby go nie było. Czyli ja wolę takie coś, że jest badana krew, oczywiście, mocz oczywiście, ale ja chcę też, żeby był ten wariograf. Prosto. No. Nie żeby go nie było, więc są opinie podzielone, ale moim zdaniem lepiej, żeby był, niż żeby go nie było. Lepiej już wyłożyć tam ten hajs, żeby był ten wariograf. Ale... I robi się też element show. No tak, oczywiście. No. Ale jest też szansa, że on się myli, no nie? Jest taka szansa. To jest ciekawe. No. Ale takie o 100%... Ale owca się nie myli. U mnie się nie pomylił. Owca wie, kto wali, kto nie. Mamy serię. Dobrze sobie radzimy. W tej serii. Ludzie myślą, że mamy, że nasze opinie są natural Ulises Sterydy. No, ale ja się nie dziwię, że ludzie mają nas za odklejeńców, nie? Tylko wiesz, no jednak siedzimy na tej ławce trochę. No, dobra. Kontrowersja musi być. Po co, że ja ważymy się? Możemy. No, zobaczymy.
7 dyszek równo wpiszemy. Nie mamy kategorii wagowych, więc to bardziej no jest taka, wiesz, ciekawostka i na masy ciała. Show. Tak jest. To jak jesteś gotowa, to się rozgrzej, zobaczymy twoją technikę. Ja ogólnie bardzo mało wyciskania na ławie robiłam w swoim życiu, powiem szczerze, paradoksalnie. W ogóle ja paradoksalnie dosyć mało skupiałam się na treningach góry na siłowni, głównie cisnęłam nogi. Górę mam rozbudowaną bardziej kalistenicznie. Czyli z macą adipy robisz? Nie. To co robisz na górę ciapą? Kręć stędy jakieś, no, drążki okay, i tak dalej. Kalistenicznie, no. Ja też trenowałam akrobatykę kiedyś, więc tam też mi się mocno ta góra rozbudowała. I jak patrzę na przykład na gimnastyczki i właśnie osoby, które trenują akrobatykę, to często mają właśnie takie podobne postury do mnie, że jednak ta sylwetka się trochę buduje na bazie. No, tych ćwiczeń gimnastycznych góra ciała rośnie. No, więc u mnie to było głównie to. Wiadomo, trochę ławy robiłam, ale to też nie było nigdy coś takiego, że... Dużo gimnastyków jak kulturyści tak. Górę mają dojebaną. A to też dlatego, że jak chcesz być światowej klasy gimnastyki, to prawdopodobnie... Niżej. Tak. Jak jesteś światowej klasy gimnastyki, do góry? To prawdopodobnie będziesz niższy trochę. Czyli będziesz miał 1,60 m i niższy wzrost w połączeniu właśnie z treningiem góry. Od razu optycznie w kadrze wydaje się, że jesteś jak kulturysta, nie? Jeszcze mają jakiś długi mięsień, długi bicz się trafi i to wygląda naprawdę, jakby byli strongmanami, nie? Na rąk też determinują, czy jesteś dobrym gimnastykiem, czy nie. Może oni podobnie wyglądają. Raczej nie za długie ręce są wskazane w gimnastyce, nie? Żeby przytrzymać to jakieś krzyże i tak dalej. No. Tak, ja też pole dance trenowałam, akrobatykę powietrzną. I szczerze mówiąc, ta siłownia była dla mnie raczej akcesoryjna, no nie? Był taki moment, w którym chciałam się skupić na trójboju, ale później przyszła pandemia i nie miałam gdzie ćwiczyć, więc tak naprawdę... No, zrobiłam... Nie odpoczął siłkę. No to później. Trzy lata później jakoś. Żeby każdy miał gdzie ćwiczyć, nie chcę robić trójboju. A teraz ćwiczę MMA i tak, więc no niestety. No i otworzył siłkę do MMA. No, prawda. Chociaż no żelaza my tam mamy takiego, że tam idzie. No właśnie. Robić, nie? Konkret jest. Zauważyliście, co w ogóle robi z tym gryfem? Zdjęła sobie tu sobie wzięła. Tak. W ogóle nikt nie zwrócił uwagi. Tego chyba nigdy tak, nie było, nie? Jakaś rutyna, nie? Dwudziestką gardzisz po prostu. Tak jak LeBron James przed meczem. On co, magnezję? Wiesz, co to jest? Tak samo, że ja bierzesz sztangę na kolano. Znaczy, to, nie wiem, to nie jest magnezja, tylko taki ten... Puder jakiś, nie? No, żeby miał... Nie, no ja zawsze mam robię bez skutera i zdarzyło się tak, że mnie się przytrzasnęłam, to normalnie robię tak. Jakim ciężarem? 50-60, coś takiego. Trochę bolało, nie ukrywam, na kolcach wydrożę. A masz na bok. Nie no, komu nie spadło, niech pierwszy rzuci kamieniem, nie? No. Ja leżałem też pod... Nie raz. O tym pudrze coś mówiliście, bo ja pamiętam mąkę ziemniaczaną się brało, żeby było ślisko na... A, to był już trójbój. No. A to nie miałeś takich skarpet długich bardzo? Nie, to i tak trzeba było. A to nie miałeś dla dzieci po prostu tego pudru? To był dla dzieci puder. Coś prawda. Nie miałem tego pudru, no to mąkę ziemniaczaną, bo też taka ślisko. Dobra. Możemy lecieć. No, zacznijmy od 4 dyszek chyba. Dobra. Ogólnie, jeżeli będziecie u Marcina Wrzoska i was będzie chciał przetestować na tej tarczy i chcą mierzy wynik, to uważajcie. Raz uderzyłem i nie wiem, co mam z ręką. Jeszcze jest drugi dzień, jest trochę lepiej, ale cały czas jest spuchnięta. Mam problemy z takimi podstawowymi czynnościami, nie? Tutaj koledzy też się trochę nadwyrężyliście. No, trochę boli. No. Potem się okazało, że mnie palce bolą, no jak poszedłem na trening potem. Więc, ale oby to było tego warte, ale ogólnie deska jest obita cienką warstwą skóry, tam trochę jest może jakiejś tej pianki, nie? Ale no, w ogóle właśnie Soldajew sobie też łapę rozjebał na tym przed KSW. Złamał, nie? Nie wiem, czy złamał, ale no tak mówisz, przed KSW na Narodowym w ogóle, nie? Masakra. Tak niewinnie wygląda taka tarcza. Szybko zmienię temat, robimy 4-1 i statement, że jesteś na dnacu od razu. Możemy 4-5. Nie? Show? Tak. Będzie dłuższy odcinek. Nie no, będzie pas od razu, ale nie wręczymy, bo jest taki zapas, że wstyd wręczać pas, nie? Na 41. Nie no, spokojnie. Sama jestem ciekawa, ile pójdzie w sumie dzisiaj. Mam jeszcze zakwasy, bo odwrotnie temu składać, nie? Zobaczymy. No co, już mogę? Możesz, a do tej serii mam pytanie do siebie. Dobrze. Tak. Ale technika jest właśnie.
Zobaczmy. Sekurujecie? Panowie? Nie. Chyba nie trzeba. Chyba nie trzeba. Brawo! Brawo, masz pas! Co, jesteś dumna z siebie? Jesteś dumna z siebie? Jesteś dumna z siebie? Nie, no pierwszy pas. Gratulacje. Ale piękny jest, naprawdę. Dobra, wręczymy jeszcze przy rekordzie. Ale brawo. Brawo. Ale jeszcze poczekajmy. Z celebracją. Ja chcę tutaj sześć dych zobaczyć. Gratulacje. No, dobrze. No. Mogę cię zawieść. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie. Myślę, że potem... Z kimś tak było, że ktoś zrobił rekord, a potem jeszcze plus 20. Z kim to było? Nie pamiętam. No, chyba... Może sędzia Jarosz. Chyba Jarosz wtedy, bo jeszcze... A nie, już Edzio był. Już Edzio był. Jak Jarosz był? Nie pamiętam. Może no, Edzio. Ale to jest ten... Ta sytuacja, że daliśmy ci pas, ale nie wyjdziesz z nim, nie robiąc tutaj, wiesz... 60. Rekordu życiowego. No to zobaczymy. Rekord życiowy, mogę zaspoilerować? Ile mam? 62,5 mam rekord życiowy. O kurde, to myślałem, że masz większy. Nie. Myślałem, że z 70 wyciskałaś. Ja nigdy nie wyciskałam dużo, mam uwagę. Nigdy. Jedynie jak miałam moment, kiedy pod trójbój chciałam, ale to było, nie wiem, 2 miesiące, no nie? Mhm. I później zrezygnowałam, bo zaczęła się pandemia. Więc ja tak naprawdę nigdy na ławie się nie skupiałam. Wierzę, że gdybym trenowała pod trójbój, to bym mogła tą ławę sobie fajnie zmaksymalizować, no nie? Mhm. Ale to nigdy nie było moim priorytetem. 62,5 to całkiem sporo. No nie, to nigdy dużo, ale to jest bardzo dużo. No. Na zawodach, no to jest dobre wyciskanie. To już jest mocno wyciskanie. No wiecie, wy o tym wiecie też, no nie, że to jest dobre wyciskanie, bo się znacie. Ale ja też trochę zwlekałam, przy mówiąc, z przychodzeniem tu do was, bo ja wiem, jakie oczekiwania są ludzi wobec mnie, no nie? Że ja przyjdę i wezmę 9 dych i wycisnę. Ale ludzie nie wiedzą, że to tak trochę nie działa. Że kobieta, jak wyciska 9 dych, no to już musi być naprawdę jakby poświęcona temu sportowi, no nie? To nie jest tak, że sobie przyjdę i sobie nagle 9 dych wycisnę, no bo jednak to jest zupełnie inne przełożenie u kobiet, a u mężczyzn. Ja myślę, że jak u facetów stuwa, mamy stówę, ten taki magiczna liczba, to u kobiet to będzie 50. Można tak śmiało powiedzieć, że 50 to jest, nawet bym powiedział więcej, że 50 to jest takie 120, 110 u faceta, nie? 120, nie? Że to jest, jak dziewczyna już 50 wyciska, to musi trenować trójbój. To nie ma coś takiego, że ktoś robi sport, na przykład jesteś, nie wiem, wysportowana, bo trenujesz sztuki walki i sobie wyjdziesz i bez niczego 50 wyciśniesz. Jak Szeja zaraz? No nie, no ona... Aż tak to nie, no tam bywa na siłowni, nie? Bywam, ale naprawdę... Bo też właśnie... Ja nic klaty nie robi. W sensie ona przychodzi raz na 2 tygodnie zrobić martwy ciąg i przysiad, nie? To no. Kurwa, powiedz, że jakieś chociaż, nie wiem, pompki, no nie wiem, co możesz robić z tej kalistyki. No, robisz ale ten handstand, tak? Handstandy głównie. Nie robię dipów. Albo dobra, to po wyciskaniu, bo jestem ciekawy, czy, bo pompkę zrobisz. No musisz zrobić. A wiesz, ile pompek zrobisz? Nie. Ale pewnie nie, 18. Sporo. 18 też nie, pompek to dużo, czy nie? No w chuj. Nie, jest 20 zrobisz. 20 może zrobię, ale... No to ciekawe, bo to jest bardzo duże właśnie u kobiet, nie? No bo kobiety mają dół silniejszy. W ogóle też przez biodra, że macie szersze biodra i stabilnie po prostu ciśniecie, nie? Te ciężary. Ale właśnie czekaj, jeszcze chciałem się zapytać, bo do czegoś zmierzałem w swojej wypowiedzi. Kurwa, że... Ja bardzo dużo sportów trenowałam też, no nie? Więc ta siła tak trochę się rozkłada ze wszystkiego, mam wrażenie. Nie? Że ja tak, miałam najpierw gimnastykę artystyczną, później miałam lekkoatletykę, później miałam siatkówkę, później zaczęłam bardziej na siłkę chodzić, ale to były takie początki, więc trochę nie ogarniałam, ale od 2017 tak raczej regularnie jestem na siłce. Mhm. Dodatkowo też właśnie trenowałam znowu akrobatykę, powietrzną, trenowałam pole dance. Co ja tam jeszcze trenowałam? No, tam jest trochę przeciążeń, które się teraz przełożą na rekord. No i góra ciała tam. Sztywność ciała sama, nie? Coś tam jeszcze było. Całego. Ale to właśnie wiem, do czego zmierzałem, bo ty tak skromnie mówisz na przykład, że ty nie bywasz na siłowni, czyli za twoim zdaniem idzie, że ty bywasz czasami raz, dwa razy w tygodniu na siłowni, powiedzmy, a myślę, że dla naszych nowych widzów w szczególności, co zaczynałem, to jest fajnie powiedzieć, przypominać o tym, że jak jesteście dwa razy w tygodniu na siłowni, robicie nawet klatę, nie, to wam zajmie 15 minut, macie tylko jakąś tam możliwość, na przykład tą puszkę, wy robicie tą klatę 15 minut, zapełniacie tą puszkę i już więcej adaptacji z tej klaty nie pójdzie i wiecie, tak, okej, no zrobiłem tylko 15 minut pracy, to może się wydawać, że to jest za mało, nie? Że zazwyczaj jak sobie kojarzymy jakąś pracę w sporcie, to trzeba robić coś latami, godzinami. Jak gramy na gitarze, to trzeba trenować godzinami. Uczysz się jakiegoś ruchu, nie? Tancerze, no ćwiczą godzinami, a tutaj po prostu tak to nie działa. Robisz pracę dwa razy w tygodniu, nawet tą klatę po 15 minut i masz 85% benefitów, jakich możesz w ogóle z tej czynności wykrzesać, nie? Więc warto jest podejść do tego w ten sposób, że jak masz tylko dwa razy w tygodniu czas albo raz, to nie rezygnuj z tego,
tego, bo to i tak wystarczy, i tak uzupełni to twój główny na przykład sport, nie? Nie warto jest rezygnować, po prostu nie opłaca się tego nie robić. 15 minut, 2-3 serie, do upadku, dziękuję. Ja i masz 85% wszystkiego. No, zawsze też w domu rodzinnym właśnie kupiłam sobie kiedyś taką sztangę, na której było zawsze założone tam około 30 kilo i zawsze właśnie jak przychodziłam u tej sztangi, to ją po prostu brałam i albo robiłam sobie jakieś wiosło, albo sobie robiłam robiłaś, no właśnie. No klaty nie robiłam. Nie robiłaś tej klaty. Nie, klaty nie, wiosło, masz. Albo wyciskanie. Dobra, jedziemy dalej? No po tej 40, jak poszła, myślisz, że ludzie ci uwierzą? Zobaczymy. Dobre geny. Dobre geny. I kawa. Dobre osiedle na pewno. Jak to właściciel czempiona mówił, pachnie chemią. Pachnie chemią. No dobra, zobaczmy. Ej, codziennie widzi debilów, debili. Właśnie debilów widzi. Kurwa, krzyczą, pocą się. I byś nie powiedział na jego miejscu, że pachnie chemią? Pamiętam. No powiedziałbyś, to jest racjonalne, że przychodzi debil, poświęca całe swoje życie, to nie weźmie tej chemii, kurwa. No naprawdę, no to ja się nie dziwię, nie? No pachnie chemią i chuj. Nabrał się chemii jakiś. Na pewno. 50 leci. O kurde, proszę. Nie no, to jest nie fair. To jest nie fair. Poszło tak, teraz nawet nie wiadomo ile jest zapasu tak lekko poszło. Teraz się schodzę, no to mam pewnie. Bo właśnie mam taki 55, to jest taki mój punkt zwrotny, gdzie już tak się zaczyna robić bardzo niebezpiecznie. I no mówię, no 62 to miałam 3 lata, jeszcze przed pandemią. Jak właśnie tak bardziej pod trójgu i zaczęłam trenować. No od tego czasu, co wycisnęłam, to 55 chyba maks. Ile ja wyciskałam, Tomek, teraz jak ostatnio byliśmy? Nie, na pewno nie. 55 poszło. Coś takiego, no. Może zróbmy 55, no, później właśnie są duże różnice przy tych procentowo, nie? Duże różnice. A nie lepiej od razu 60, żeby jakby spróbować, czy pójdzie? Nie. Zależy od świeżej jesteś, czy po kolei wolisz. Lepiej po kolei. 5-5 zróbmy, no. Bo 50, a 60 wydaje się niewielką różnicą, ale 10 kilo z 50, ile to jest procent? 10 kilo z 50 kilo? 20%. Czyli to jak u faceta, nie wiem, ze 120 na 130 trzeba by trzymać, że 4 debilów. Nie wiem, nie wiem. Odpuść mi. Właśnie miałem pytanie odnośnie walki, nie? Bo kolejny fame był troszeczkę opóźniony. Chyba już teraz, jak to jest opublikowane, to znamy datę fejmu. I czy walczysz na tym kolejnym fejmie? Bardzo fajna gala się zapowiada, bo dostałam parę leaków, kto będzie się bił, więc bardzo fajna gala się zapowiada. Ja też dostałam propozycję wstępną, ale no nie dogadowałyśmy się z moją przeciwniczką odnośnie wagi, bo to jest u mnie duży problem, że no widzieliście 7 dych, no to mało, która kobieta tyle waży, nie? A powiedz mi, czy walczyłabyś z pro? Oczywiście musiałabyś mieć jakiś atut po swojej stronie, nie? Ale no, proponują ci jakąś pro zawodniczkę i mówisz, wykładają fajne warunki. Zależy jak pro. Chyba, ale że bokserka w MMA. Na przykład. Na bokserkę w MMA myślę, że bym się zgodziła. Natomiast ja też, wiesz, nie czuję się jakoś bardzo dobra w tym MMA, no nie? Ja wiem, że jestem silna i to jakby działa bardzo na moją korzyść i to też czułam w walce z Dominiką, że no, byłam w stanie bez problemu ją po prostu wywalić, no nie? Że po prostu ją złapałam. Ja też wychodziłam wtedy ze złamanym palcem, więc ja nie chciałam się w ogóle boksować, więc zrobiłam cały gameplay po to, żeby ją złapać i po prostu wywalić i mi się to udało bez żadnego problemu. Więc ja jestem świadoma tego, że po prostu w tym parterze jestem naprawdę mocna i ta moja siła bardzo dużo gra. Natomiast nie wiem, jak bym poradziła sobie z osobą, która profesjonalnie się tym zajmuje, bo to już jest trochę zupełnie inna historia, no nie? Więc musiałabym się zastanowić dobrze nad tym, no i na pewno bym musiała mocno jeszcze przytrenować sobie. No ale po twojej ostatniej walce właśnie z Dominiką, no bo ona ma o wiele wyższy staż niż ty, nie? I ona też jest spora, silna. I ja pamiętam, że obstawiałem tą walkę na jej korzyść, bo zazwyczaj jest tak, że jak są podobne warunki fizyczne i jest przewaga stażu, no to staż wygrywa, nie? A ty po prostu masz taką tą siłę w parterze, że ona wybacza, wydaje mi się, po prostu ten brak umiejętności, więc wydaje mi się, że mogłabyś się pokusić o taką walkę z jakąś pro, która może nie jest wirtuozem w tym parterze, ale no miałabyś szansę, nie? No. Ja lubię łapać i rzucać po prostu. No, proste i logiczne. No, to jest moja taktyka. Nie lubię wyciskać, ale chuj, 50 na rozgrzewkę. Tak. No dobra, to 5-5 lecimy. Nie zobaczymy. Jasno. Dobra. Czy będą emocje? Tak. Widzowie, czy będą w końcu emocje? Czy będzie walka? Zależy jaka walka będzie właśnie. Ja myślę, że to a trochę. A co, chciałbyś, żeby poszło, czy tak zazdrościsz, tutaj? Że nie ćwiczy klatę, że nie, no chciałbym, żeby nie poszło. No dlaczego? Nie, no, ja się porównuję do facetów.
Tak, no to postawi więc raczej jakby, no, jakby na przykład saker wyciskał 201, to wtedy bym się bał, to wtedy bym wiedział, że kurwa, trzeba będzie znowu się rozkryć, nie? I zacząć wyciskać, żeby odzyskać rekompensę. Tak, nie. Spokojnie. Szeja, jedziesz. Tu jest jeszcze, jest dawaj, jeszcze buja mocno. Chyba, no, bo chciałem powiedzieć przed tym powtórzeniem, że wiedziałem, że to są bajki. Ja nie wiem, czy to 6 dych pójdzie. Ja wiem, że to są bajki, nie? Ja wiem. Tylko, że ty to 6 dych, co nie poszło, to zrobiłaś bez rozgrzewki podczas sesji zdjęciowej. No to teraz... Ale widać było na 50, że to są bajki. Chciałem to powiedzieć na głos, teraz wyszło, że no teraz po fakcie mówię. Tak, już Klaudia, jak dostaje kamerę i... Ja dostaję adrenalinę. Klaudia, jak dostaje adrenalinę, to plus 20% do wyników, nie? To prawda. Jak gramy w squasha, zaczynam przegrywać, to mi się tryb turbo włącza i już nie ma szans, nie? Wszystkie piłki moje. To co teraz robimy, 6 dych? Nie no, zaczynam łączyć kropki. Czy... Szeja do mnie napisała, siemanko, wyciskanie nadal aktualne. I co? I by napisała do mnie tak, gdyby nie miała w założeniach życiówki? Będzie 63 dzisiaj, na pewno. Wiecie, że pierwszy raz dziewczynie zakładamy te... No, nie było niebieskich jeszcze. No ale patrząc po tym, jak poszło 5-5, to 6-3 powinnaś zrobić. Może to jest bariera w mojej głowie po prostu, że ja boję się tych 6 dych, no nie? Z inną psychiką też podchodzisz, jak wiesz, że to jest ten jeden moment, kiedy dobrze by było, żeby poszło jak najwięcej, nie? My za 6... No ostatnio mnie przygniotło 6 dych, więc zobaczymy. 6 dych na luzie. No, ostatnio tylko życiówkę. Kiedy to ostatnio? Tydzień temu. No, tak. No. Przedwczoraj? Przedwczoraj nie robiłam maksa. Robiłam 52 chyba, czy 53 po prostu na serię. Na raz? Nie, na serię. Nie wiem, tam 4 chyba. 4 serie po 4, coś takiego zrobiłam. 4 ruchy, 52,5, tak? To kalkulator teraz znowu trzeba... To ale damy jeszcze mam jedne dane, bo ostatnio byłam na evencie na PGA i dali mi sztangę 30 kilo chyba tam było i na maksa miałam wyciskać i na maksa wycisnąłam 40 razy 30. Więc możecie... Bo to jest tak, że każdy ruch to jest ileś tam procent do maksa. Tak, tak, tak. Ale właśnie tutaj trochę ci presji damy, tak jak Gimper zauważył, że to jest twoja jedyna szansa, że rzadko się zdarza, jak ci nie pójdzie za pierwszym razem, to że za drugim pójdzie. Nie wiem, i Samu był, i Gado. Wczoraj o tym gadaliśmy. Dwie osoby były w historii tego wyciskania, co się zrekuperowały po nieudanej próbie. Także... Nawet po dwóch. Więc statystyki są przeciwko tobie, jeżeli nie wyciśniesz w pierwszej próbie. Także pamiętaj, albo wóz, albo warzywóz. Chyba wybieram warzywóz jednak. No jednak nie taki debilu. Debiliów. Ja obstawiam tak. Możemy już chyba obstawiać, bo w sumie nie zrobiliśmy tego. Trochę późno, no ale wiesz. Ja obstawiałem 60. A było obstawianie. No i myślę, że pójdzie 63. Nie wiem, czy mogę zmienić. Ja myślę, że pójdzie 65. Zebrałem dane, 65 powinno pójść. Faktycznie, to już są wyniki lepsze niż faceci. Powinnaś pokazać tych chłopaków i 68 zrobić. O. Albo 67,5 chociaż. Ty czajnik, Liza, ty... No, ty atak na Bszola? Ja nie wierzę, ale... Czaisz? Lizak mógłby być rozjebany? Tuszol to tam Tuszol, ale Lizak? No. Ty. Zawodnik? No. Tutaj, to było piękne. 6-8 obstawiam. Ja mam nadzieję, że nie zrobi tego Lizakowi. Ja stawię na 63, żeby chłopak po prostu jak to nie zrobił głupiej rzeczy. Jak się tu widzisz? Jeszcze potencjalnie. Będę nie jestem w męskiej tabeli. No to chyba dobrze, to chyba komplement. Albo ich do kobiet wtedy przenieść. Właśnie, to może w dwie strony idzie. Powinniśmy tak zrobić. To co? Od co w dół lecą? Yeah. Dobra, bo my tu gadu, ja zaraz zostanę przytrośnięty. Lizak może nas pobić, więc Lizaka zostawię. Ale na razie, panowie, spokojnie. Tak jest. Trzeba zasłużyć na to. Tak jest. Tak wyżej. Bardzo dobrze. No i chociaż już wyżej. To już jest zasłużone. Tak. Bardzo dobrze. Na rozgrzewce już było zasłużone. On łowi ryby w grach komputerowych, on wie co mówi. Dobra, jedziemy, Szeja, 60 kilo, przechodzisz do historii. Czuwamy po bokach. Dobrze się rozgrzej 60 i lecimy. To co wcześniej robiłeś. I daj guria, daj guria, guria! Ale guria, tak jest! Weszło! Weszło! Są emocje. Ale tutaj już są księdzane. Teraz jest piona. Teraz jest piona. To jest pojebany wynik. No.
Ale czuję, że w ogóle technika moja jest tak do poprawy, że ja w ogóle puszczam, tu nogę puściłam, tak. Widzę, ja nogę, nie? Weź, widać, że nie masz regularności. Tutaj trochę no. Wydaje mi się, że dalej złapałaś niż tutaj. I ta prawa musiała dociągnąć. No dobra, proszę. Ale chwyt bardzo dobry był, taki właśnie szerszy, nie? No to nie wiem. Jakiś atak robimy chyba jeszcze. No tak, no atak zrobimy, No ale tak 62,5 może wyrównamy ten rekord, no ale. Nie, no dawaj na rekord. 63. Czy wyrównanie cię zadowoli? Jest opcja zrobić 63. Czy nowy rekord cię zadowoli? No lepiej byłoby rekord. 63, jak wszystko dobrze idzie, ten ruch będzie, nie? Bo tu dużo straciłaś, że tą prawą musiałaś dociągnąć, a jeszcze był zapas, tylko nie widać go tak było, bo musiałaś z tą prawą walczyć. Technicznie do wyciągnięcia. No teoretycznie prawa silniejsza powinna być z tej właśnie. To raczej po prostu trochę krzywo złapałaś. No dobra, no to zobaczymy, możemy spróbować. Tylko też apelujemy o w miarę o rozsądek. Musimy przykład pająka. Jak już się stało, no to warto to przypominać, że właśnie on żyłował dwa razy już taką próbę, która no była, no nie poszło mu dwa razy i przed walką sobie naderwał piersiową, nie? Z rekordzistą. Przed ostatnią walką. Walkę, żeby sobie krzywdy nie żeby po prostu spróbować raczej, ale nie za bardzo, nie? Jeszcze dwa razy pójdzie po prostu. Taki jest nasz obowiązek, żeby chociaż raz o tym powiedzieć. Widzisz, oczywiście ty sama zadecydujesz, nie? A ile Kaja wyciska? Ona w ogóle chyba teraz nie robi... Ona miała rekord 57,5, także już ją pobiłaś. Okay. Tylko, że Kaja robiła trójbój wtedy. Teraz myślę, że jak teraz nie wyciska, to myślę, że 5 dych mogłoby nie pójść. Myślę, że tak 45-47 wycisnęła. Myślisz, że aż tak siłę zatraciła? No. Tak, no to jest, wiesz, u niej... Ja tego nie robię, no mam tą siłę taką samą, jak miałam, jak trenowałam. No czy układ nerwowy ci działa? U ciebie to też, zobacz, w ogóle katabolizm nie zachodzi. Klaudia, jak robi wagę do walki, ona kręci rowerek po 2 godziny dziennie, my gramy w grę, to ja siedzę sobie na fotelu i wdupiam chipsy, a ona jakby pije wodę z lodem i to jest jej kolacja i kręci rowerek 2 godziny i potem ale mówi, przytyłam walone. Ale wiesz co, ty też masz inny punkt wyjściowy i mi się wydaje, że nie masz jeszcze danych, bo nie poćwiczyłaś powiedzmy trójboju 2 lata, więc u ciebie ten wynik powiedzmy, jak już jesteś zawodnikiem zaawansowanym, to strzelam, byłby 75 i dopiero od tego wyniku mogłabyś powiedzieć, tą stratę, wiesz, dostrzec, nie? A to, co ty tutaj robisz, to jest ten twój, ja uważam, taka baza, ten punkt wyjściowy i jakbyś poćwiczyła rok, 2 lata, wyśrubowała ten wynik trójboju, to wiesz, to dla Kai było powiedzmy to 50, tam nie wiem, czy miała 55 w końcu, czy 57,5. To był już, to była śruba dla niej, nie? Ona już musiała poćwiczyć w tym kierunku 2 lata, no ale ma mocniejszy dół na przykład, nie? No, ale to jak ci się znudzą walki. Ogólnie w trójboju fajne jest to, że wiek nie goni, że siłę można rozwijać długo, że nie ma czegoś takiego, że masz, wiesz, tak jak szczyt w dynamice, masz powiedzmy 25-30 lat, nie? To trójbój można sobie robić, rekordy padają w wieku 50, jak ktoś ma zdrowie, nie ma zwyrodnie. No, spikuje przy 40, nie? No niby tak, ale właśnie ja trochę zaczęłam ten trójbój wtedy, przed pandemią, bo tak masa osób mnie pchała do niego, ale tak szczerze to ja, żeby siłownie robić właśnie akcesoryjnie, bo ja potrzebuję jakiejś adrenaliny, potrzebuję, żeby coś się działo, dlatego też lubię, nie wiem, ninja i tak dalej, no nie? Handstandy, nie wiem, może widzieliście na Instagramie, że robię też na takich padach, że mam takie ten. A to mamy. Pewnie, pewnie macie takie, bo zakrzyw pewnie robi, no to na tych, żeby po prostu więcej adrenaliny było, nie? Że ja potrzebuję jakiegoś takiego bodźca, żeby coś się działo. Więc dla mnie trójbój jest po prostu za nudny. Sztanga też może spaść na głowę. W sensie. Może. Tak do tego podejść i pójdzie. Jak już rozmawiamy o trójbaju, kurwa, byliśmy na tej Florydzie 2 tygodnie i wiesz, trójbaju. A jak mówimy już o tym trójbaju, siema, tutaj Patrick Texas, słuchajcie, jestem wielokrotnym mistrzem. Dobra, i teraz tak, ten trójbój u kobiet, bo jak facet chce w trójboju progresować, no to warto jest dokładać tej masy i gdzieś tam to się nie kłóci z takim kanonem piękną faceta, w sensie, że jak facet jest spory,
to jest git i ogólnie też się czuje dobrze ze sobą, jak jest chamem, czuje się pewny siebie i tak dalej. A u kobiet, wiadomo, jak chcemy w tym trójboju progresować, fajnie jest na początku, potem jest ściana, no i co, najłatwiej jest dołożyć masy i łatwo jest się wpędzić w coś takiego, że jesz coraz więcej, troszeczkę właśnie jesteś coraz cięższa i może to nie jest takie kobiece i troszeczkę to jest taki problem w trójboju kobiet, uważam, że można się wpędzić właśnie w coś takiego, ale nie mówię, że to jest złe, po prostu tutaj trzeba inaczej podejść do tego trójboju u kobiet i na przykład jak ci zależy, żeby czuć się lżej, dobrze, oczekiwania swoje zmienić, że nie dokładam 5 kg co miesiąc, bo zwiększam 2 kg swoją masę ciała, tylko powiedzmy okej, okay, jestem już zaawansowana, mam kategorię wagową i godzę się z tym, że 2 kilo na rok jak dołożę, to jest okej, okay, że taka jest po prostu gra, że nie zmienisz fizyki i tyle, nie? No, ale to ewidentnie nie dla ciebie, po tym, co tłumaczyłaś. Nie, ja potrzebuję, bo ty właśnie... chcesz 2 kilo co 2 minuty, nie? Dokładnie, no ja robiłam, mówię, 2 miesiące i to, że musiałam robić martwy ciąg i się zatrzymywać tu i musiałam robić, nie wiem, 8 serii tego, to dla mnie było męczarne, to nie był fajny trening, tylko to było męczarnie, tak? A jak robię właśnie jakieś pole dance, handstandy, jakieś ninja, to tam cały czas coś się dzieje, są te emocje. Właśnie dużo bardziej wolę coś takiego. Ale może ci się odmieni, jak będziesz starsza i będziesz miała, że zobaczysz, że ja to widzę u siebie, że każdy trening nie może być próbą maksów, nie? I tak jakby już to jest taka rutyna dla ciebie, że nawet nie chce ci się na każdym treningu oddać zdrowia i po prostu wiesz, że na przykład bieganie to fajnie pokazuje, że jak biegasz, nie możesz cały czas na maksa biegać. Ty biegasz 3/4 czasu wolniej, żeby ewentualnie zrobić ten jeden szybszy bieg, no i znowu biegasz wolniej, szybciej, wolniej, jeden szybszy bieg i tak dalej, nie? Ty w wysiłku szybka więc... i bieganie. Dlatego ja akcjonowałam lekkoatletykę, to niedługie dystanse, tylko sprinty. I sprinty były fajne. Barykady są te właśnie ninja, nie? Tak, ale trójbój właśnie, jak już jesteś zaawansowany, trochę ten bieg przypomina, bo musisz większość czasu w treningu bazować na ciężarach, które nie są twoimi maksami. Jesteś poniżej tego, robisz z zapasem i sporadycznie sobie testujesz te swoje możliwości, nie? No. To jest chyba nudny trening, nie? Taki trójbojowy stricte, że jakby kładziesz ciężar, co 5 minut seria, robisz, nie wiem, 3 powtórzenia, no i dalej, nie wiem, kawkę sobie pijesz, gadasz, mówisz, o, dobra, 5 minut, bak, seria, 3 powtórzenia, no. Jak chcesz zmaksymalizować trójbój, to no, jest dużo nudziarzy w trójboju. No, do nas na siłkę taki ziomek kiedyś chodził, to przynosił sobie właśnie kawkę, makowca sobie dał, stoliczek, krzesełko, jakby 7 minut przerwy, robił to, nie wiem, 280, mówił, okej. Okay. Siadał, makowca sobie jadł, kawkę sobie popija. Ale widzisz, właśnie z drugiej strony to jest taka fajna medytacja, chillerka, nie? Taka chillerka i jest czas też właśnie na to, żeby sobie poukładać może w głowie, nie? Tak, no trzeba to lubić. A trzeba to lubić. Jeśli nie znasz dnia ani godziny, kiedy skręcisz kolano i masz takie, wiesz... No. Tomek najlepiej wie, że ja nie potrafię jakby tak siedzieć w miejscu i że cały czas coś się musi dziać, no nie? Że jakieś bodźce z każdej strony muszą być. Tak, potwierdzam niestety. W sensie, nawet jak rozmawiamy, ej, to jest wieczór, co porobimy? Kiedy mówi, tu chodźmy, tu wyjdźmy, tu teatr, tu squash, tu to zrobimy. Ja może zostaniemy w domu i coś zjemy i obejrzymy film, a prawda? Ale nudy. No, nie ma, cały czas to, coś. To się nabiegasz, chłopaku, cały czas co? Coś. No ja nabiegam. Ty nie musisz biegać, znaczy, ja biegasz i tak. Ja w ogóle nie mam problemu z robieniem formy, przez to, że jest Klaudia, bo jakby cały czas coś robimy. Znaczy, ja mam 3 razy więcej sportu w życiu, od kiedy my jesteśmy razem, więc to jest dobry deal, że jesteśmy razem ogólnie, mogę wpierdalać, a i tak jestem chudy, bo robimy cały czas rzeczy, nie? A na jakiej sztuce byście ostatnio, jak wspomniałeś o teatrze, może macie rekomendacje dla naszych widzów? Teraz idziemy w piątek. To takie o korporacjach, jakichś emocjach, konfliktach między ludźmi. Mieliśmy iść na sztukę, trafiliśmy do klubu komediowego i była cringe'owa. Tak. Nie mam nic podobnego. Były stand-upy improwizowane, czyli ludzie z tłumu rzucają, opowiadają jakąś historię, że na przykład, nie wiem, poszłam na randkę z Tindera i jakby ziomek jakby wyjął nóż i zaczął mi grozić, czy jakieś takie sytuacje się działy, potem oni mówili, okej, zajebiście, jedziemy. Bach, i wchodzi 4 aktorów na scenę, robią scenki improwizowane. A ja byłem na tym rok temu, ale powiem wam, że ja to dobrze zapamiętałem, ale może trafiłem, nie wiem, na lepsze osoby, ale mega utalentowane osoby. Że ja to byłem w szoku, jak szybko są w stanie wyjść z pomysłem i go zrealizować tak jakościowo, nie? No, ale to jest tak, że to nie jest youtuberka. Tam widać warsztat, wiecie, że to nie jest tak, cześć YouTube jak leci i my tutaj coś tam, kurwa, pokombinujemy, tylko tam jest serio warsztat. Ale musisz mieć dobrą ekipę, dobry vibe na publiczności, bo często jest tak, że vibe na publiczności dużo zmienia. I kurwa, czasami jest tak, że po prostu nawet jak masz spoko ekipę, to nie wchodzą jakoś żarty danego dnia, a innego dnia jest zajebiście. Więc to jest po prostu loteria, jak się dany dzień, nie?
No my jednego... Specyficzne poczucie humoru. To prawda. Tak. No stand-upowe i nie każdemu ono siadnie. Specyficzne też jest wynik 63 na klatę, żeby się nie wystygła. Dobra, jedziemy. Większy most. Tak, i tutaj ten. 52,5 na 4, to jest według matematyki, to jest twoje. Tak? Dawaj. Tak. Nie musisz, Szeja, ale możesz i zrobisz to. Stabilnie pchaj cały czas i będzie. Zrobisz to. I mocno na nas. Mocno na nas! To jest już przeskok, te 3 kilo. To jest już przeskok. Dużo. Często ale jest, znowu prawa jest ręka. Różnica. Nie? Kilka kilo teraz jest był różnica. Dobry chwyt? Raczej, no lepszy niż ostatnio, nie? Nie wiem, czemu to prawo właśnie mi tak ucieka. Czuję, że tutaj jest... Przy rekordach, wiesz, jak nie wyciskasz często rekordów, no to różne rzeczy mogą się dziać. Nierówno coś pójdzie. Może być mniej stabilna z jakiegoś powodu. No czuję, że tutaj jest technika do poprawy, nie? Że jeszcze na mniejszych ciężarach spoko jakoś tam daje radę, ale na większych ta technika może się gubić. No. Zwłaszcza, że ja czuję, że w ogóle nie mam tej techniki takiego mostowania poprawnego i że no nigdy się na tym nie skupiałam, nie? Ty, a mi się wydaje, że tak, bo za, nie wiem, 10 lat będziesz miała tam 3 dychy i powiesz tak, że robisz rod tu 100. Chuj tam, przestaniesz się trochę ruszasz, trochę podjesz. I tak 7-9 na budziku i pierdolniesz stówę jako kobieta. Tak ci się coś ulało. Mi się tak wydaje, że będzie taki rod. Ty no stówę. Do stówy? Jakby mi się stówę bardzo przyciągiło, kupiłabym sobie ławeczkę, codziennie bym sobie wyciskała. Zamiast rowerka, nie? To fajnie w CV wpisać. Tak jak facet, 200, moim zdaniem to jest na poziomie facet 200. Oj, więcej. Stuwa? Chyba tak może mi się nawet wydaje. Więcej trochę niż 200, bym powiedział. Kurwa, stuwa u dziewczyny. A jest potencjał, nie? No jeżeli ty masz bazę 60, to jest pojebane. To co, wpisujemy cię, tak, ale jeszcze nie będziesz przy Tucholu. Jeszcze nie dziś, jeszcze nie jutro. Ja się cieszę, że chłopaki zostaną. Tucholu, kurwa, a ja cały czas to samo. Ja tu, debiliów, debiliów, kurwa. Myślałem, że specjalnie powiedziałem. Nie, nie, zawsze, bo przyjeżdżamy zawsze koło Tucholi, jak jadę do tam. Jest kurwa Tuchola, nie Tuchol, nie? No tak, tak to działa, no. Ja wtedy nie dosłownie mówił, Tuchol. Dawaj, Tuchol. Coś stanie na ninja. No. Nie życzę, ale wiesz, tak czasem się do siłki wraca, jak jakieś kontuzje są. Nie? No ja mam akurat sporo kontuzji aktualnie. Po MMA. Dużo osób robi jakieś sporty zespołowe, kontaktowe. Coś się stało i potem siłka. Fajnie, ja liczę na to, że mimo wszystko znajdziemy tą osobę. To już oficjalnie. Która zrobi 61 i wtedy tutaj ci się coś przepnie. Jak to, Szeja nie być najsilniejsza na YouTube? No Szeja się wkurzyć wtedy i Szeja wrócić. Ej, to musimy przebrać kogoś. Chuja polecieć trochę. Coś pokombinujemy. Szeja, kończymy, dziękujemy, piąteczka. Dzięki, gratulacje. Dzięki bardzo. Jak chcecie vlog fajnie zobaczyć. Fajnie zawieszona poprzeczka. Z tego dnia to będzie u was na kanale vlog? Będzie u nas na kanale, no. Będzie u nas na kanale, także zapraszam na mój kanał. Tam możecie zobaczyć trochę backstage'u. Tak jest. Fajnie było.